Angażuje się Pani w takie rzeczy bieżące, to co się dzieje? Ja mam od czasu, od jesieni jest nowa jakby sytuacja, ponieważ ja pierwszy raz od zawsze dostałam się wtedy na neurologię do szpitala, bo nagle zupełnie zaczęłam tracić równowagę. I od tego czasu obserwuję sama, że jest to jakiś nowy rozdział. Przy tym się angażowałam niesamowicie, bo musiałam być na bieżąco, musiałam słuchać wszystkiego i mieć przeczytane, no bo z oczami sobie nie radzę, dokładnie wszystko to, co się dzieje i każdego świadka z przekazu przynajmniej dopaść. A teraz widzę, że to jest częściowo po prostu takie się tworzą białe plamy, które trzeba uznać, między innymi zapominanie o różnych rzeczach bieżących, więc się nie staram tak. No ale tym razem nie można się nie starać, bo to wystarczy jakiś mały sygnał i człowiek potem o tym myśli godzinami, więc akurat od paru dni się staram znowu być na bieżąco, ale to nie będzie długo trwało. Bo siłą rzeczy potem sobie powiem, że najważniejsze jest na przyszłość, a nie na to, co się tu zostawi. O, tak można było powiedzieć. Chciałem trochę tak zaczepnie powiedzieć, że bardzo trudno się z Panią umówić. No nie, to trochę jest tak, że to się zdarzyło akurat na ten termin, że większość mojej bliskiej rodziny, takie jak na przykład z trójki dzieci, aż dwójka, a każde z rodzinami, no to są za granicą od dawna i jesteśmy w kontakcie rzadko. No tak się złożyło, że jeżeli się zjawią, to wtedy wszystko staje na głowie, bo od brzegu do brzegu trzeba wykorzystać czas, żeby być obecnym. Więc nawet jak ja mówię, że nie mogę się umówić, to może dlatego, że właśnie zadzwoni ktoś najbliższy za chwilę i powie, że wpadnie, bo może teraz. Bardzo mnie cieszy, że Pani o tym mówi, bo ludzie teraz generalnie stawiają na pracę. No to ja to też odczuwam, to znaczy w pokoleniu najmłodszym, bo to są już dorosłe wnuki, no to właśnie tak wygląda, że jak już jest w pracy, to na pewno się nie dodzwonię, a kiedy skończy pracę, to on sam nie wie. Bo na przykład ma taką, że wprawdzie tylko siedzi przy komputerze, ale za to nie może oddzwonić. Także to jest racja, rzecz jasna. A myśli Pani, że to jest przekleństwo tych relacji społecznych, czy przekleństwo tego, że w pewnym wieku po prostu się bardzo intensywnie stawia na pracę? No tego to ja nie wiem, ponieważ ja sama mam doświadczenie inne i nawet z początków prac moich dorosłych dzieci to widziałam, że to jest trochę inaczej. A że teraz faktycznie, tak sobie sama powiedziałam, że ludzi takich żyjących, że tak powiem, przy pomocy komórki i wszystkich innych internetów, to ja właściwie nie mogę mieć do nich klucza i powiedzieć, że ich dobrze rozumiem, jak to jest, bo ja nie wiem, jak to jest. Bardzo długo się uczyłam przejścia od telewizji takiej na guziczki do telewizji z dekoderem i jak się tym posługiwać, jak mi wskoczy nie ten program. A tego, jak się mam nauczyć żyć tym, co zostało powiedziane poza prasą, poza radiem, poza przyjacielskimi telefonami, to już pojęcia nigdy nie będę miała, więc sobie powiedziałam, że po prostu klucza nie mam do tego. Ale może to dobrze, bo my może jesteśmy dobrze zalewani takim stosem, takimi miliardami informacji, że to nie sposób ogarnąć. No może tak. Ale nie kusiło Panią, żebyś wejść trochę w taki świat? Do niedawna mnie kusiło. Ja na co gorsza miałam nawet jakieś złudzenia, że to się uda. No teraz to już coraz bardziej widzę, że nie. Ale jest Pani ciekawa tego, czym młodzi żyją? Czy jest... Nie jestem ciekawa. Czasem usiłuję to sobie wyobrazić. Ale jest to częściowo tak inaczej. To przede wszystkim się wyraża w braku takiej wrażliwości, jaką nawet myśmy sami
przejawiali automatycznie, jako oczywistość. Czyli? No to znaczy na przykład oburzenie, albo na przykład to, że się natychmiast odpowiada na coś, albo że się zupełnie inaczej rozumie samą sprawę. No na przykład co innego budzi strach, prawda, a tu jeszcze nie budzi. Albo odwrotnie, że to jest najważniejsze, a mnie się wydaje takie błahe. Ale na przykład co? No na przykład sytuacja, która powstała, zaczynając od sytuacji obyczajowych, które, prawda, kompletnie się zmieniają. Najbliższa mi osoba, prawie najbliższa, bo z bardzo bliskiej rodziny, mówi nagle, że okazuje się, że jej wnuk z kimś zamieszkał. Na co ja się bardzo dziwiłam, ja powiedziałam, no jak to, a kiedy ślub był? No bo ja jestem staroświecka. A ona powiedziała, co ci się pytasz, takie jest życie. I to jest taka jedna reakcja. Dzisiaj było w radiu, to na to trafiłam przypadkiem. Na osobę, która tłumaczyła panu Łasiczce w TOK FM-ie, że istnieje zasadnicza różnica między zjawiskiem transseksualizmu i transwestycyzmu. Otóż ja przyznaję, że w pierwszym momencie osoba w moim wieku chyba i z mojego świata myśli sobie na miłość boską, dlaczego co to za różnica, jaka różnica, a w ogóle zasadnicza? Dlaczego to nie? Potem się dowiedziałam, że zasadnicza, ale że, przepraszam, ale dlaczego mnie to ma obchodzić? Jeżeli ktoś ma swój świat swoich wartościowań i reakcji czy potrzeb, to jest to jego prywatna sprawa, w którą ja nie wkraczam. Natomiast, żeby to się stawało przedmiotem debaty, przedmiotem jakiegoś nacisku ku takim rozwiązaniom albo innym, prawnym, czy społecznym, czy organizacyjnym, czy jakimś, to wydaje mi się w pewnym momencie dziwne. Ale potem słucham tej dyskusji i myślę sobie, no rzeczywiście jest ta różnica, a dla nich szczególnie, a dla prawodawców jeszcze dodatkowa. To jest wszystko taka lekcja nieustanna, wie pan. Dobrym i złym wynikiem. A co jest dobrym, a co jest złym wynikiem? No to znaczy złym jest zasadnicza pomyłka chyba jakaś. Dobrym wynikiem jest pewnie mądrość zawsze, to znaczy wybranie takiego sposobu reakcji, który zostawia wolność innym, a równocześnie nie obiecuje tego, że to będzie wszystko jedno. Przypomina mi to wyobrażenie naiwne człowieka, który nie ma pojęcia o motoryzacji, no załóżmy, że taki jest na świecie, w tym, że można równocześnie ustanowić w imię, na przykład w imię wolności, lewostronny i prawostronny ruch drogowy. I to od razu wiadomo, co z tego wyniknie. Ja akurat spędziłam kiedyś cały urlop na lewostronnym ruchu, bardzo będąc zapalonym kierowcą, namiętnym. I się dopiero pomału uczyłam, jak to jest z tym lewostronnym. Ale w każdym razie obu nie można naraz. A to pewnie jakoś na końcu pewnych tendencji obecnych to jakoś tak chyba jest ciągle gotowe do wejścia w życie. Ale nie wiem, sam człowiek pyta, czy to jest tak. Może moraliści wyższego rzędu, tacy w pełni odpowiedzialni, zakładam, że to jest nawet bardzo prywatny człowiek, nie żaden kapłan religii, że traktują to jeszcze bardziej zasadniczo. A ja ciągle się pytam, co z tego wyniknie na dłuższą metę. Czyli ma pani zasady, ale jednak nęcą panią pytania. O, że to dokładnie tak. To znaczy nie tyle, że nęcą, może niepokoją. Niepokoją, to znaczy nie opuszczają. Nie opuszczają, to nie można się ustawić tak, że jak mam głębokie przekonanie w związku z tym, ja wiem.
czytając te felietony, które teraz się z niebawem ukażą w książce, miałem często takie bardzo miłe uczucie, że pani potrafi się tak cieszyć bardzo spontanicznie. Co takiego ostatnio panią bardzo ucieszyło nowego z doświadczeń? No to ostatnio ucieszyła mnie moja nowa prawnuczka, niewątpliwie, która właśnie przyjechała razem z moją wnuczką, jedyną wnuczką wśród chłopaków. Jeszcze to w dodatku adoptowaną przeze mnie samą w wieku 10 dni, a teraz oczekującą jeszcze następnego prawnuczęcia, ucieszyła mnie ta prawnuczka, którą poznałam pierwszy raz i która jest cudownym dzieckiem, dociera do końca roku. Jest śliczna, ogromnie wrażliwa i chyba bardzo sprawna na swój wiek, taka, która się nieustannie uśmiecha do ludzi i jest tak strasznie na razie pełna aprobaty dla tego świata, jakaś taka niesłychanie ufna, i jest urocza po prostu i zwyczajnie, to cieszyłam się tym przez cały jej pobyt, a będzie obchodziła jutro pierwszy rok urodzenia, więc myślę o tym. Jest coś takiego wspaniałego w narodzinach nowego człowieka, ale i zarazem przerażającego chyba trochę, dlatego że jednak wprowadza się kogoś nowego na świat, który my już znamy i wiemy, że on nie jest taki wspaniały. To człowiek się jakoś stara wtedy myśleć o dobrych stronach, to znaczy o siłach, które mogą zapewnić jakąś ochronę, jakieś przeprowadzenie, jakieś, takiego w różnych wcieleniach anioła stróża na takiej dróżce nad przepaścią. Ale oczywiście to jest taka, więcej w tym jest chęci niż wiary, że to na pewno tak będzie. Rzeczywiście zdarza się mi dalej i zdarzało mi się poznać ludzi, w których ten jakiś rodzaj optymizmu i radości nie jest mobilizowany ad hoc, tylko że po prostu oni właśnie tacy są. Czasem to jest tak, że miało się przyjaciela, który był na przykład krytyk, nerwus, bardzo łatwy pesymista. I który nagle od pewnego momentu zaskakuje, a zwykle to się okazuje niedługo przed pożegnaniem się z różnych powodów, ale przeważnie takich niespodziewanych zupełnie, nagle okazuje się pełen radości. I zupełnie nie wiadomo, człowiek nie będzie pytał, skąd ci się to wzięło, tylko się po prostu nagle grzeje przy tym człowieku, który dotąd był trudny i kanciasty. Ja bym pytał, skąd to się to wzięło, bo to jest na przykład, teraz opowiadając o panu, myślę konkretnie o takim właśnie człowieku, z którym swego czasu to jeszcze mąż mój żył i byli kolegami częściowo. I spędzaliśmy czasem razem takie wspólne jakieś, sympozja czy wypady, które z reguły się kończyły konfliktami albo nabrzmiewały tymi konfliktami. I ostatnie wspomnienie to jest wspomnienie nagle człowieka pogodzonego i szalenie radosnego i takiego ciepłego, a potem wiadomo, że za 3 dni, że go już nie ma. Bo to nagle przyszło takie odejście, którego nikt nie zauważył, nawet jak to się dzieje. Nie dramatyczne i nie straszne, i nie bolesne, i nie smutne. Ale nagłe. Tylko zupełnie nagłe. Nagle okazało się, że tego człowieka już nie ma. 2 słowa i on odchodzi. I wtedy się myśli o tym, że to pewnie był jakiś przedsmak tego, do czego odszedł. Wygląda. To nie jest dobra historia o optymizmie. czy ja nie wiem, co ma być dobrą historią? Oczywiście. Tego pana już dawno nie pamiętam sama, ale pamiętam, że to było zapisane, że jedną z jego dewiz jest taka, i to był człowiek bardzo głęboko jakoś wierzący, jeżeli już na przykład o to chodzi, ale którego dewizą było: pierwszy świat jest dobry. W notatkach, które zostawił, które się potem ukazały, taki bardzo rzeczowy, bo on kierował częściowo uczelnią, potem klubem inteligencji, a potem już był jakimś działaczem społecznym, to po prostu
widać wyraźnie to samo, że to nie było żadne taki łatwy frazes, który komuś bardzo ideowemu przychodzi na usta. Tylko on rzeczywiście tak urządzał to, co urządzał. No według zasady świat jest dobry. To dobra zasada. No właśnie. Tylko jak ją chycić? No właśnie, to już była jego klucz. No. Też już nie ma kogo spytać, bo to było kiedyś. No jest, no pani jest. O, to ja się mało do tego nadaję. Zawsze się boję, że człowiek, któremu się za łatwo pisało, a potem no, z tym mówieniem to już porzućmy to. Mnie się kiedyś zdawało, że ja żywe słowo też uprawiam, ale parę razy mi się zdarzyło, że nawet chyba w Sejmie, tam są stenografki, jak się przemawia, czy jak się bierze udział w dyskusji, to zawsze stenografują. I mnie się zdawało, my te stenogramy dostawaliśmy zawsze. Do autoryzacji? Nie. Tylko tak, do informacji. I mnie się zdawało, że to jest to, co ja mówię. Ale kiedyś mi się zdarzyło zobaczyć nie stenogram. Te panie już słuchając poprawiają trochę to, co się mówi. I to jest jakieś gładsze, ma początek, koniec zdania, ma przymiotnik, albo go nie ma właściwie odmieniany i tak dalej. Ale jeżeli by one tego nie robiły, o Boże, jak człowiek ględzi, kiedy mówi. Ale są tacy, którzy trajkoczą, no w telewizji, to w tej chwili nawet ja zastanawiam się, jak to jest w telewizji czy w radiu, bo to w mówionych dźwiękach, że się mówi trzy razy szybciej, czasami nawet tak, że uwaga, drugiego słuchacza nie nadąża za tym i to się składa na normalne zdanie, na komunikat, który ma podmiot, orzeczenie i wszystko tam, gdzie trzeba. No więc niektórzy widocznie potrafią, ale wtedy, jeżeli nie czuwa nad tym nikt, no to się okazuje, że żywe słowo to jest nie coś, prawda, nad czym się panuje. Ale wracając do tego, że łatwo się pisze, no niestety, to zawsze jest obawa, że to pierwszy raz zwróciła na to uwagę moja dawna wychowawczyni, to jeszcze są czasy wojenne. Myśmy w tajnym harcerstwie wileńskim, w naszym zastępie, miały taką kronikę, w której każdy pisał co chciał. No wtedy dziewczyny by miały tak od te lata, co płynęły, no to tak 15, 16, 17. I potem wróciła... O! Proszę bardzo, jak ładnie. Wróciła z więzienia moja, ta właśnie dawna wychowawczyni, a wtedy była naszą drużynową w tym tajnym harcerstwie i napisała w tej kronice, jak przeczytałam, to zrozumie, to okazało się, że ja wcale nie znałam i tu padło moje imię. Czy są dwie takie? Bo jedna jest taka, a druga jest taka. Jedna sztywna, oschła, a druga taka serdeczna i tego. No to mi się widocznie pewnie tak pisało. Bo ja oczywiście nie wiem, jaka ja jestem w życiu na bieżąco, ale wiem, jak człowiek pisze, że to jest zawsze... No to nie jest taki automatyczny, zupełnie przekaz siebie, tylko człowiek jakoś dobiera te myśli, może nawet skreśla takie słowa, które byłyby za dużo odsłaniały, nie wiem. W każdym razie to jest trochę obawa. A to jest ciekawe. Pani dużo skreślała słów, które za dużo odsłaniały? Pewnie tak. Znaczy nie wiem, czy mnie się wtedy wydawało, że przy pomocy tych, na które ja to zamienię, będzie lepiej powiedziane to, o co mi chodzi. Ale to, czy to, co mi chodzi per saldo, daje jakiś obraz, no na przykład tego, czy człowiek jest wyrozumiały dla inni, czy jest krytykant, prawda? Czy jest taki złośliwiec, który przede wszystkim od strony krytyki zobaczy bliźniego, czy taki, który zobaczy go, poznawszy go pierwszy raz, jako człowieka, w którym jest coś fajnego na pewno, bo skoro inny, to na pewno taki. To nie umiem na to powiedzieć. To jest właśnie pytanie w stosunku do siebie samego. Bo jednym słowem, czy człowiek siebie kreuje wtedy, kiedy siebie ma przedstawić? No pewnie, że tak. No właśnie. A to nie jest pocieszające.